Cześć, dzień dobry. Piękna wiosna, prawda? Słoneczna pogoda sprzyja spędzaniu wolnego czasu na dworze, wolnego czasu albo też pracy zdalnej. A szczęśliwi ci, którzy mają piękny ogród, duży ogród z basenem, ale chyba większość z nas ma przynajmniej taras albo balkon, który może w przyjemny sposób zaaranżować. Dziś porozmawiamy o takiej strefie relaksu zewnętrznej wokół domu, o aranżacji części zewnętrznej i ogrodowej. Zaprosiłam na spotkanie Michała. Cześć Michał, chyba też lubisz wiosnę, co? Jak najbardziej, najpiękniejsza pora roku. Najpiękniejsza pora roku. Także dzisiejszy odcinek, drugi odcinek Studia Mo poświęcimy strefie outdoorowej, strefie zewnętrznej. Claim marki Mo mówi, że Mo to więcej niż wnętrza. Myślę, że możemy śmiało powiedzieć, że Mo to zewnętrza, patrząc na bogatą ofertę, jaką dysponujemy, którą możemy zaproponować wszystkim tym, którzy chcą urządzać strefę wokół domu. Zacznijmy może od serca marki Mo, czyli od płytek, bo siedzimy tutaj w otoczeniu pionowej, poziomej ekspozycji płytek ceramicznych. Powiedz proszę, Michał, czym one się różnią od tych wszystkich płytek, które mamy w salonie Mo, we wszystkich innych salonach na ekspozycji, w szafach? Czy to są jakieś inne płytki tutaj dedykowane na zewnątrz, a jeśli tak, to czym one się różnią? Różnią się przede wszystkim grubością. Mhm. Są to nadal płytki gresowe, ale jak sama zobaczysz, są dość grube, mają 2 cm grubości. Standardowe płytki, które używamy w naszych łazienkach na ścianę bądź też na podłogę, mają maksymalnie w okolicach 10 mm. Tutaj mamy 20 mm, więc... To różnica rzeczywiście. Przede wszystkim. Tak jak wspomniałem, nadal są to gresy, czyli są to płytki o bardzo wysokich parametrach. Przede wszystkim są bardzo mało nasiąkliwe, są bardzo wytrzymałe, bardzo twarde płytki. I zarazem te płytki mają bardzo duże właściwości antypoślizgowe. Jak sama zobaczysz, mimo tego, że są płytkami dość szorstkimi, to nadal są to płytki gładkie. Okej, czyli są mrozoodporne, nienasiąkliwe. Co to znaczy nienasiąkliwe? Nienasiąkliwe, czyli jeżeli cokolwiek by nam się, nie daj Boże, wylało. Oczywiście na terasie lubimy spędzać czas z przyjaciółmi, wspólne grillowania. Nie Prawda? Daj Boże, wylany kieliszek wina bądź Zdarza soku, się. Jakieś tłuste potrawy, talerz, cokolwiek spadnie na te płytki, nie pozbawi je koloru, nie zabrudzi. Bardzo łatwy sposób możemy to usunąć. Jeżeli nie zrobimy tego nawet od razu, tylko po kilku minutach, też te płytki nie nasiąkną. Nie ma takiego ryzyka, jak jest w przypadku tarasów wykonanych z płytki brukowej, czyli z betonu. Okay. Ten beton po prostu nasiąknie i ta plama zostanie na kilka lat, albo przynajmniej na kilka miesięcy. W przypadku naszych płytek eliminujemy to ryzyko do minimum, praktycznie wcale tego ryzyka nie ma, że te płytki stracą swój kolor. Rozumiem. Mówiłeś też, że są niezwykle odporne. Czy jak zrzucę na nie ten wazon, coś się wydarzy? Wiesz co, płytki są bardzo odporne. Przede wszystkim mają nacisk do 1,5 tony, czyli sama przyznasz, że są bardzo mocne. O, to rzeczywiście, prawie chyba słoń mógłby na nich stanąć. No na pewno ja. I jeżeli zrzucimy nawet i szklankę, tak wspomniałaś, wazon, nie zrobimy tym płytkom za dużej krzywdy. Więc po raz kolejny tutaj powtarzam, że są one bardzo, bardzo wytrzymałe, bardzo mocne. Czyli no możemy na nich tańczyć i urządzać imprezy, możemy, nie wiem, jeździć rowerem, tak? Przede wszystkim do codziennego użytku niczym nam nie przeszkadzają, nie ma żadnej sytuacji, że musimy na nie jakkolwiek uważać. W przypadku wspomnianych już przeze mnie tarasów wykonanych z kostki brukowej jest ryzyko, że ten beton może się ukruszyć. Jeżeli używamy akurat tarasu z drewna, no to drewno też jest dość miękkim materiałem. I trzeba je chyba regularnie impregnować. Trzeba je regularnie impregnować, trzeba te drewno szlifować. W przypadku kostki brukowej jesteśmy zmuszeni też do tego, żeby regularnie impregnować tą kostkę. Czyli płytek nie musimy na zimę? Płytek nie musimy w żaden sposób przygotowywać. Jedyną rzecz, którą musimy przy płytkach zrobić, to je umyć. Nie jest no, tego nic, nie unikniemy, pewnych rzeczy unikniemy, nie unikniemy. Ale nie jest to nic skomplikowanego. Nie potrzebujemy przede wszystkim specjalistycznych maszyn do czyszczenia. Wystarczy nam zwykły domowy mop. Czyli w zasadzie jedyne, co musimy, to te płytki położyć. Porozmawiajmy o tym, jak to zrobić. Widzę, że są 2 sposoby montażu płytek. Jeden, pierwszy, chyba najprostszy, to położenie płytki luzem. Możemy o tym porozmawiać? Tak, Agnieszka, zapraszam. Będzie najłatwiej o tym opowiedzieć, jak podejdziemy. Okej. Okay.
Czyli mówimy o tych płytkach tutaj, o tym, że są położone, one nie są w żaden sposób przymocowane do podłoża? Nie, tak jak zauważyłaś, są położone bezpośrednio na podłożu. Mhm. Jaki efekt chcemy uzyskać, to już zależy od nas. Możemy położyć płytki bezpośrednio na trawie, tylko musimy mieć świadomość, że ta płytka będzie mocno wystawała. Ona nie odleci w wiatr jej nie porwie? Nie odleci. Najmniejsza płytka 60x60 ma wagę ponad 30 kg. Przyznam, że jest sporo. O tak, 30 wiatr to rzeczywiście. Tego nie poderwie. Mhm. Ja proponuję zawsze spróbować uzyskać, jeżeli komuś się podoba taki efekt, jak mi osobiście, żeby spróbować tą płytkę zatopić w trawie. Tak, rzeczywiście dobrze to wygląda, jakby tutaj naturalnie rosła. Jak osiągnąć taki efekt? Kładziemy płytkę na trawie, prostą łopatą odrysowujemy sobie kształt płytki, ściągamy płytkę, ściągamy darń trawy, wyciągamy troszeczkę ziemi i wsypujemy najprostsze kruszywo, piasek bądź też kamyczki. Taki gresik lub piasek, co nam się podoba, dobrze. Przykładamy z powrotem naszą płytkę, gumowym młotkiem obstukujemy tą płytkę, żeby pod spodem nam powstała równa, płaska powierzchnia, żeby podłoże było równe i płaskie. Wtedy unikniemy tego efektu klawiszowania płytki, czyli chodząc pod płytce nie będziemy na niej spływać albo tańczyć. Okej, czyli musimy ostukać, żeby nie klawiszowało. Dobrze zapamiętałam? Dokładnie. Dobra. Tego, jak widać, możemy ułożyć to w otoczeniu grysów, bardzo ładnych grysików. Tak. Może to też być piasek. Co nam się podoba? Jest kilka, wszystko w zależności, co komu się podoba. Fajnie, wygląda to dosyć prosto. Gdyby nie to, że waży aż 30 kg, to pewnie mogłabym to zrobić nawet sama. A co z takim tarasem? Co zrobić, żeby uzyskać taki efekt? Chyba jest to troszkę bardziej skomplikowane niż samo położenie płytki, prawda? System jest bardzo prosty. Nazywa się ten system tarasem wentylowanym. Wentylowany, dobrze. Dlaczego? Dlatego, że mamy ułożenie bezfugowe, bezklejowe. Pomiędzy płytkami są zastosowane fugi, które nie są niczym zaklejonym. Przez tą fugę swobodnie sobie spływa woda i przypływa powietrze. Dlatego mamy nazwę taras wentylowany. Okej, czyli nie kładziemy fugi, ale są między nimi prostu odstępy, szpary. Czyli, płytki nie kładziemy bez fugi, nie kładziemy szpachli, nie robimy na mokro tego montażu tradycyjnego. Chciałbym Cię zaprosić w to miejsce, gdzie mamy idealnie to pokazane na przekroju, jak to wygląda. Dobrze, chodźmy. Zapraszam. Czyli to jest taras wentylowany w przekroju. Dokładnie, tak jak widzisz, pod spodem mamy podpory. Tak. Są to podpory regulowane. Mhm. Oczywiście mamy w ofercie też podpory nieregulowane, ale na tym przykładzie są to podpory, które możemy sobie regulować wysokość. Mhm. Mamy dany przedział, który dana podpora jest w stanie osiągnąć. Najwyższa podpora jest w stanie osiągnąć wysokość 99 cm. Wow, to bardzo wysoko. Bardzo wysoko. Taki system stosuje się przede wszystkim podczas obudowy na przykład basenu. Wtedy jest wskazana taka wysokość. Czyli wracamy do tych szczęściarzy, którzy mają ogród z basenem, ale dokładnie. Można też niżej. Czyli rozumiem, że na początku decydujemy, jak wysoki chcemy mieć taras. Oczywiście. I tak ustawiamy te podpory. Oczywiście. Mhm. Jeżeli robimy taras od nowa, wtedy jesteśmy w stanie sobie dobrać wysokość żądaną przez nas. Jeżeli chcemy na przykład naprawić albo zmienić wystrój starego już tarasu albo balkonu, gdzie mamy akurat małe możliwości, żeby się podnieść, możemy zastosować niskie podpory, na przykład 6 mm. Czyli dobrze rozumiem, że możemy zabudować stary taras nowym? Oczywiście. Jeżeli mamy płytki, które na przykład przestały nam się podobać, a nie chcemy ich skuwać, nie chcemy robić sobie żadnego problemu, możemy położyć na nich właśnie nasze podpory nieregulowane i na tych podporach położyć płytki. Czyli ten system służy nie tylko do budowy nowych tarasów od podstaw, ale również do przearanżowania starych. Dokładnie, tak jak powiedziałem, mamy bardzo duży wachlarz możliwości. Super. Możemy osiągnąć różne wysokości, na przykład kiedy chcemy wykonać schody, kiedy chcemy zrobić jakieś przejścia. Możemy naprawdę tutaj dopasować się praktycznie do każdego żądanego przez nas wymiaru. To idealny moment, bo właśnie teraz na wiosnę, na lato możemy sobie przearanżować, zrobić taras, obłożyć nową płytką, bo widzę, że na przykład mamy imitację betonu, ale też imitację drewna, czyli jeżeli jedno nam się znudzi,
Dokładnie. Możemy płytki, wymienić. Które mamy w ofercie, są bardzo bogate, jeśli chodzi o kolory i jeżeli chodzi o wzory, bądź też imitacje. Mamy właśnie, jak powiedziałaś, kamienie, betony oraz także drewno. Tutaj leżą takie podpory. Tak. Rozumiem, że to są te elementy składowe tarasu. Dokładnie. Tak jak wspominałem, mamy tutaj niską podporę regulowaną. Jesteśmy w stanie tutaj uzyskać 15 mm wysokości. Ale mamy, jak wspominałem, podpory, których jesteśmy w stanie osiągnąć jeszcze wyższe. Rozumiem, wysokości. I na te cudeńka po prostu kładziemy płytkę. Dokładnie, wkładamy płytkę, rogi płytek wkładamy tutaj na tą podporę. Tak jak widzisz, tutaj na przekroju. Wygląda to bardzo prosto, szczerze mówiąc. W zależności od formatu płytek musimy użyć albo minimum czterech, albo też więcej. Jeżeli mamy większą płytkę, na przykład w takim formacie jak tutaj 90x90, musimy użyć dodatkowej podpory. Super. Bardzo genialne rozwiązanie, jeśli chodzi o te podpory, jest właśnie podpora z samopoziomującą głowicą. Aha. Trudne słowo. Co to oznacza? Oznacza to, że jeżeli mamy już na przykład istniejący taras, albo robimy go od zera zarówno, musimy zrobić spadek, żeby odpływała nam woda. W przypadku zastosowań właśnie tych podpór, układamy je pod spodem, tutaj wkładamy płytki, jesteśmy w stanie uzyskać równą powierzchnię tarasu. Niesamowite. Pod tarasem mamy spadek odpowiedni, żeby odprowadzał wodę, a teraz jest płaski. Okej, i woda wpływa do środka. Dokładnie. Tak jak wcześniej powiedziałem, tutaj te przerwy, które są, to są właśnie te fugi, o których wspomniałem. Zostawiamy je wolne. Pustą przestrzeń, nieklejoną i tam wpływa woda. Woda sobie spływa i pod spodem, pod płytką ucieka nam na zewnątrz, czyli nie będzie takiej sytuacji, jak często się spotyka w przypadku używania płytek na tarasach, że one przymarzną, no i po prostu zaczną odchodzić albo pękać. Mamy dodatkowo do naszych podpór specjalny klucz. Ten klucz pozwala nam na ustawieniu sobie, czy też wypoziomowaniu płyt bez użycia specjalistycznych środków, bez użycia ekip montujących. Klucz jest tak skonstruowany, że mieści się idealnie między fugami, więc nie musimy tych płytek ściągać, jeżeli chcemy coś ustawić na nowo, wypoziomować. Świetny, nowoczesny system. Czyli w zasadzie zastanawiam się, kto w ogóle jeszcze klei tarasy. Oczywiście. Taki must have, konieczny na wiosnę, na lato. Michale, dziękuję Ci za tę ciekawą prezentację, ale mam jeszcze jedno pytanie, bo nie mogę oprzeć się wrażeniu, że stoimy na wyjątkowo pięknym i zadbanym trawniku. Czy to aby na pewno jest prawdziwy trawnik, bo mnie się nigdy nie udało wyhodować tak pięknej trawki. Jest to sztuczna trawa. A, tak myślałam. Ale przyznam, że bardzo piękna. Cudowna. Bardzo realistyczna trawa. Bardzo miła, gęsta taka. Dokładnie. W dotyku to jest bardzo miękka. Duży argument, zobacz. Jest bardzo gęsta, bardzo miękka, bardzo elastyczna. Zobaczcie. W momencie, kiedy przyłożymy rękę. Tak. Widzisz, jak trawa wstaje? Wraca do góry. Dokładnie. Super. Opowiedz coś więcej o tym produkcie. Dlaczego warto zainwestować w sztuczną trawę? Każdy, kto kiedykolwiek próbował dbać o ogród, tak jak wspomniałaś, tobie nigdy się nie udało, tak? Trzeba poświęcić bardzo dużo czasu, poświęcić bardzo dużo pieniędzy, tak? Ponieważ trawnik, oprócz tego, że trzeba go skosić, trzeba go podlać, trzeba go napowietrzyć, trzeba nawozić. Dużo z tym roboty. Bardzo, bardzo dużo czasu spędzamy. Dużo pracy. A powiedzmy sobie prawdę, kto z nas, efekt mizerny. A kto z nas nie chce wrócić do domu po pracy, usiąść na pięknie urządzonym tarasie, otworzyć sobie chłodny napój i naokoło i nagle trzeba skosić się trawę i cały wieczór zepsuty. Dokładnie. Więc dlatego naszą trawę wystarczy tylko raz położyć. Jest to jeden koszt na kilkanaście lat. Najważniejszą zaletą naszej trawy jest to, że mamy. Czyli na nią nie trzeba jej, przepraszam, co roku wymieniać? Nie trzeba. Nasza trawa ma gwarancję 10-letnią na kolor. Super. Czyli przez 10 lat, jeżeli będzie intensywne promieniowanie UV, to trawa nie zmieni koloru. I to mamy jeden kolor w zestawie? Czy mamy dwa kolory. O, okay. Dysponujemy akurat dwoma kolorami. Jeden kolor
Pokaż. Jest taki bardziej wiosenny, czyli idealny na tą porę roku, którą mamy. Tak, drugi taki kolor jasny. Jest bardziej taką trawą oliwkową, taką bardziej purę verde, zieloną. Purę verde i tak jak już powiedziałem, oliwo. Ładne odcienie. Do koloru. No nawet nie wiem, który ten kolor widzimy praktycznie większość roku. Ten jest, tak jak wspominałem, typowo kolorem wiosennym. Super. Okej, a powiedz, bo mam taką drobną wątpliwość, czy to jest ekologiczne rozwiązanie? No jednak w dzisiejszych czasach sporo mówi się o tym, że musimy dbać o ziemię naszą, o planetę Ziemię, którą mocno eksploatujemy. Czy sztuczna trawa to jest ekologiczne rozwiązanie? Redukujemy zużycie wody. Redukujemy zużycie prądu. Bo nie podlewamy. Nie podlewamy, nie musimy tego kosić. Jeżeli ktoś ma kosiarkę spalinową, nie wytwarzamy dodatkowych oparów. Tak, spalin. Rzeczywiście. I nie używamy chemii do nawożenia żadnej. Rzeczywiście. I to przez wiele lat, skoro mówisz, że to jest rozwiązanie wieloletnie. Czyli... Oczywiście. Jedyną czynnością, którą musimy zrobić podczas użytkowania naszej trawy, to ją przeczesać. Czesanie trawy jest, wydaje się, ekologiczne dosyć. Nie trzeba nic, nie marnujemy żadnych zasobów, nie emitujemy żadnych szkodliwych substancji. Czyli rzeczywiście jest to idealne rozwiązanie, zwłaszcza dla alergików, takich jak ja, którzy strasznie męczą się wiosną i latem. Koszenie trawy dla mnie jest... cały wieczór mam z głowy później kichania i uzawienia, także myślę, że jest to bardzo ciekawe rozwiązanie. Bardzo serdecznie polecam. Dziękuję Ci bardzo. Jest z nami też Kinga. Cześć. Ty też lubisz wiosnę? Bardzo. Jeszcze bardziej lato. O, a jak podobała Ci się nasza trawa, prezentacja trawy? Piękna jest trawa. Oczywiście dlatego, że jest oświetlona. A, no bo Kinga, muszę Wam zdradzić, w grupie MO zajmuje się oświetleniem. Oświetleniem dekoracyjnym oraz oświetleniem zewnętrznym, ale dzisiaj, ponieważ jesteśmy w strefie zewnętrznej, outdoorowej, porozmawiamy właśnie o opcji oświetlenia zewnętrznego. Kinga, jakie mamy możliwości? Jakie są w ogóle trendy? Możliwości mamy wiele tak naprawdę. Najpierw, jeżeli chcemy oświetlić, to oświetlamy ścieżki, żeby gdzieś można było dojść bezpiecznie. Oświetlamy tarasy, tak jak tutaj siedzimy i mamy oświetlenie nad stołem. Oświetlamy również budynki, czyli tak zwane kinkiety. Możemy też przed budynkiem, czyli tam, gdzie wchodzimy do domu, oświetlić sobie plafonem wejście. Wszystko, co jest związane z domem i oraz obrębem, gdzie możemy przejść z punktu A do punktu B, no powinno być podświetlone, żebyśmy mogli bezpiecznie przemieszczać się, szczególnie wieczorową porą. Rozumiem. Czyli tak naprawdę z tego, co mówiłaś, możemy wszystko doświetlić w ogrodzie i na tarasie. Tak. Czy takie oświetlenie tutaj, jak jest nad nami, to też jest to oświetlenie z oferty MO? Oczywiście, że tak. Jest to oświetlenie dekoracyjne, ale zewnętrzne, czyli z podwyższonym IP, czyli bezpieczne, że gdyby w razie opadł w deszczu, nic nam się również nie stało. To bardzo ważne, jasne. Jesteśmy na dworze, więc musimy o takich rzeczach myśleć. Ale to przede wszystkim, jak tutaj widzimy, jest ono ozdobne, więc tak nad stołem, żeby to można było sobie zaprojektować i kolację zjeść. To prawda, przecież latem spędzamy bardzo dużo czasu na dworze wieczorami i w weekendy organizujemy imprezy, dlatego fajnie jest mieć nad sobą taką piękną dekoracyjną lampę. Dobrze, porozmawiajmy o tym doświetlaniu ścieżek i trawy i roślin. Po co doświetlamy trawę i rośliny? Nie wystarczy im światło zewnętrzne, słońce? No, tak, światło zewnętrzne, cieszymy się nim tylko do którejś godziny. Po czym przychodzimy z pracy zmęczeni, robi się już nam szaro i niestety nie możemy podziwiać tego naszego pięknego ogrodu wieczorową porą. Tej pięknej trawy. Tej pięknej trawy, tych roślin, które właśnie nam zakwitły, a nie zdążyliśmy zauważyć tego po przyjściu. Masz rację. To podejdźmy proszę, pokażesz mi, co mamy w ofercie. Okej, co my tutaj mamy? Przede wszystkim możemy podświetlić trasę, którą przechodzimy właśnie z domu na ogród. Jeżeli mamy budynek, to na budynku podświetlamy dosłownie tylko ten moment ścieżki,
Ale fajne, taka strefa ewakuacyjna w samolocie. Dokładnie. Mhm. Oczywiście są one również mniejsze, większe, to jest tylko pokazane ten format. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o ścieżki, już byśmy chcieli mieć coś wyższego, na przykład pod spodem będziemy mieli jednak jakieś nawet krzaczki czy małe roślinki, to też dodatkowo nam doświetli, a przy okazji bardzo ładnie wygląda. Rzeczywiście, bardzo ładne designerskie wzory. Generalnie firma Lumik, jest to firma hiszpańska. Lumik, okej. Okay. Tak. Jest to firma, która wywodzi się z oświetlenia wysokonapięciowego, czyli tego 230 V. Okej. Okay. Czyli jest tutaj nam potrzebny elektryk, który nam podłączy te oprawy. Jest no, sama bym nie dotykała, także tak. Oczywiście, że za pomocą elektryka. I tutaj też, tak jak mówiłam wcześniej, wysokie IP, czyli bardzo bezpieczne, czyli dobrze zamknięte oprawy, szczelne, hermetyczne. Woda nam się do nich nie dostanie. Jest bardzo szeroki wybór. Tutaj widzimy tylko zarys tego, co mamy, czyli takie zwane grzybki, i potem jak przejdziemy trochę dalej, mamy fajne słupki. No, generalnie jest bardzo szeroka... Grzybki i słupki, co kto lubi, rozumiem. Jest szeroka gama i szeroki wybór w różnych formach, kształtach, mniejsze, większe, że naprawdę jest w czym wybierać, jeżeli chodzi o całą gamę oświetlenia firmy Lumik. Fajnie, czyli hiszpańska firma, z tego co słyszałam, mamy chyba na nią wyłączność. Tak, jesteśmy jedynym dystrybutorem w Polsce, no, jest to dla nas zaszczyt. Super, bardzo się cieszymy. Porozmawiajmy jeszcze o tym bezpieczeństwie, bo oświetlenie, elektryka na dworze, biegające zwierzęta, deszcze, trochę brzmi niepokojąco dla mnie, ja bym się troszkę bała. Czy możesz mi zaoferować jakiś bezpieczny system? Czekałam, aż o to zapytasz. Powiem szczerze, bo mam fantastyczny system. Właśnie bezpieczny dla dzieci, bezpieczny dla zwierząt. Tutaj widzę, idziemy. Dobra. Jest to system niskonapięciowy. Podniosę może. Tak. To jest to, jak rozumiem. System niskonapięciowy, jak sama nazwa mówi, system, polega na tym, że musimy podłączyć transformator. Do transformatora, który jest podłączony pod 230 V, podłączamy przewód niskonapięciowy, którym transformator nam przetworzy na 24 V, więc bardzo bezpiecznie. Czyli tak naprawdę, gdyby tutaj zwierzak próbował się nam dobrać do tej oprawy, czy do tego przewodu, mój kot jakby zębami tutaj próbował. Nic mu się nie stanie, ponieważ to jest niskie napięcie. Super. Jedynie go pogigla troszeczkę. Świetnie. Co za tym idzie, ten system przez to, że jest taki bezpieczny, możemy sobie go ułożyć, położyć tak. Na przykład pod naszą piękną sztuczną trawą. Wystarczy, że podniesiemy i go schowamy. Czyli będzie działał mimo wkopania do ziemi, tak jak tutaj w tym systemie. Dobrze. My już musimy głęboko wkopać, bo to są pewne normy bezpieczeństwa, że to musi być na 20 cm, tak, żeby tam właśnie się nie mogły zwierzęta do tego dobrać. Tak. I tak dalej. Natomiast a ten system niskim, sobie kładziemy. Dokładnie tak, możemy go położyć już w istniejącym ogrodzie, gdzie czasem nam się wydaje, że nie potrzebujemy oświetlić tego drzewa czy krzaczka. Dobra. Więc możemy sobie go rozłożyć pod grysem, pod korą, pod trawą. I to jest ta część zewnętrzna, jak rozumiem. Tak. Przy tej oprawie mamy metr przewodu. Przewód ten przy oprawie jest zakończony taką zwaną szybkozłączką. Dobrze, co to szybko znaczy? Złączka, bo można szybko złączyć. Szybko połączyć, okej. Okay. Dokładnie tak. Dosłownie tylko wkładamy, przekręcamy. Cyk i mamy już oprawę zainstalowaną. Są tu takie małe igiełki w tej szybkozłączce, które przekuwają przewód w dowolnym miejscu. Czyli przekuwają, Agnieszko, okay. Gdyby czyli zostają nasz dziurki. Krzaczek urósł i stwierdzamy, że no jednak ta oprawa powinna się przemieścić trochę w prawo czy w lewo, możemy ją sami odpiąć. Sami regulować. Sami zapiąć z powrotem. I tyle, prąd nas proszę... nie... Oczywiście, ponieważ jest to niskie napięcie. Okej, okay. Brzmi fajnie, bezpiecznie. Od razu odpowiem na takie pytanie, które zawsze pada, tak. Co z powstałymi dziurkami? Dziurkami, no bo mówisz, że tutaj przepinamy, przekładamy. Dokładnie. I co z tymi przewód dziurkami? Jest samowulkanizujący się, to znaczy, że pod wpływem temperatury
nam się zabliźnią te dziurki. Dziurki zarastają. Dokładnie tak. Jak w uszach, jak nie używamy kolczyków przez dłuższy czas. Dokładnie. Super, wszystko tak. Rozumiem. Okej, okay. System wydaje się być intuicyjny i prosty. Intuicyjny, ponieważ jeszcze nie wspomniałam, że zasilanie, czyli ten nasz transformator, który wisi nam na ścianie, ma bardzo fajne opcje, czyli poprzez zegar atomowy, on sam się załączy, kiedy zrobi się ciemno. Okej. Okay. Kiedy zrobi się jasno, wyłączy się. Fajnie. Natomiast kiedy chcielibyśmy skrócić ten czas świecenia, czyli kiedy zrobi się ciemno i nam system się załączy, możemy ustawić na zegarze na przykład 3-4 godziny, idziemy spać, niech już robi się ciemno, również w ogrodzie. Super, czyli niech już nie świeci kuną, już wystarczy. Dokładnie tak. Aczkolwiek, tak jak powiedziałam, że jest niskie napięcie, bardzo energooszczędne, bo tutaj bardzo mało wszystkie oprawy pobierają mocy w watach, więc tak naprawdę ja zawsze mówię, żeby świecił się całą noc. Ponieważ niech przyświeca ptakom, robaczkom. Okay. Czyli niebezpieczeństwo, my sami potrzebujemy go. Czujemy się bezpiecznie, kiedy patrząc przez okno, nie widzimy czarnej plamy. Rzeczywiście, w nocy poderwani do okna, zaniepokojeni jakimś hałasem, nie wiemy, co się dzieje, patrzymy i jest kot, lis. Tak, dokładnie tak. A bardzo często takie przypadki bywały, że panie zasuwają rolety w domu i mąż mówi, mi niepotrzebne jest to oświetlenie. Dlaczego? No bo pani się boi, że może ktoś stać na zewnątrz, czuje się bezpieczna w domu, ale kiedy już to oświetlenie powstanie nam w ogrodzie, w całym ogrodzie, jest pięknie i wszystko widać, rolety są zawsze do góry podniesione, bo nikt nie chce oglądać rolet, tylko ogród poprzez swoje własne okna. Przekonałaś mnie, kupuję w takim razie, dziękuję ci bardzo. Cieszę się. A powiedz Kinga, co jeśli nie miałabym ogrodu, ale miałabym balkon i chciałabym go w jakiś sposób oświetlić. Czy masz może dla mnie jakiś ładny kinkiet? Oczywiście. Dobra, Agnieszko, to chodź pokaż. Pokażę. Idziemy, to odkładamy i pokaż mi jakieś fajne kinkiety naścienne. To co my tu mamy? Opowiedz proszę. Agnieszko, jak widzisz, mamy kinkiety w bardzo ładnej kolorystyce, więc można sobie wybrać, co będzie pasowało do twojego designu na balkonie. A oprócz tego, że one są tu akurat okrągłe, szeroką gamę i szeroki wybór mamy opraw, które są w kwadracie, w prostokącie, bardzo minimalistyczne, czyli mniejsze zupełnie, więc w zależności jaki mamy też balkon, więc możemy naprawdę świetnie oświetlić, doświetlić nasz balkon i czuć się tam świetnie. Super, no one są rzeczywiście designerskie, powiedziałabym, takie troszkę aureola naokoło, bardzo ładne. Bardzo ciekawa opowieść, bardzo piękne designerskie oświetlenie. Dziękuję ci, Kingo. Dziękuję również. I zapraszam teraz do wypoczynku w naszej strefie outdoorowej Mo. Usiądź tu koło mnie na tym bardzo ładnym meblu. Wygodny? Bardzo. A wiesz może, co to za marka? A domyślam się, że BoConcept. BoConcept, oczywiście. W poprzednim odcinku opowiadałam wam o tym, że pod dachem Mo znajdziecie również showroom duńskich mebli BoConcept, którzy mają w ofercie, jak widać, takie piękne zestawy ogrodowo-tarasowe. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie drugiego odcinka Studia Mo, w całości poświęconemu strefie outdoor, strefie tarasowej i zewnętrznej. No i mam nadzieję, że zawitacie do nas przy projekcie aranżacji swojej strefy balkonowo-ogrodowo-tarasowej. My z przyjemnością doradzimy. Michał i Kinga czekają tutaj na was w poznańskim showroomie, ale w każdym salonie Mo tak naprawdę doradcy powiedzą wam, podpowiedzą wam, jak zaaranżować strefę outdoor. Także zapraszamy, a jeśli nie na zakupy, to chociażby posiedzieć tutaj z nami na takich wygodnych meblach i zjeść coś pysznego z Włoszki. Także zapraszamy do salonów Mo i zapraszam was na kolejny odcinek Studia Mo. Dzięki, cześć. Dzięki.